Audiobooki stają się coraz popularniejsze, choć nie wypierają tradycyjnej książki, do której przywiązani są czytelnicy. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej dysponuje sporym wyborem tytułów książek dźwiękowych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. A wśród ostatnich zakupów znalazły się największe hity minionego roku. Na razie, wie pani co, jednak mimo wszystko książki. Książki są bardziej popularne, chociaż jest coraz więcej osób, które sięgają po audiobooki i są to nie tylko młode osoby, co można byłoby się spodziewać, ale właśnie też starsze. Są to osoby, które nie widzą bądź niedowidzą, ale też osoby, które widzą i po prostu chcą sobie posłuchać jakichś znanych osób, które czytają dane książki. Po jakie najchętniej pozycje sięgają słuchacze? Przede wszystkim lektury, to młodzież. Ale też starsze osoby, no to te, które są teraz jak gdyby na topie poczytne, czyli Grohola, Steel, 50 twarzy Greya, Child z sensacji, czy na przykład Link, Charlotte Link. Także takie książeczki, które tak jak mówię, są też znane w formie pisanej. A jakie są atuty audiobooków? No przede wszystkim nie trzeba czytać. Można sobie w międzyczasie, gdy się słucha jakieś książki, można sobie coś zrobić w domu. To dla kobiet, wydaje mi się, jest najlepsza sprawa. Ale też mężczyźni, jak jadą samochodem gdzieś, jest to właśnie kolega. Mówił mi, że bardzo lubi słuchać w aucie. Jak gdzieś ma jakąś dłuższą podróż, to właśnie puszcza sobie książki i słucha ich w trakcie jazdy. To, co jest też niewątpliwą zaletą audiobooków, to także znane głosy, w których wykonaniu możemy usłyszeć utwory. Tak, zgadza się. Są to przeważnie aktorzy, prawda? I czytelnicy lubią słuchać tych znanych osób. Czy oferują Państwo również książki w innych językach? Tak, przede wszystkim w języku angielskim, ale to jest niestety na razie mało pozycji. Kilka tytułów. Jak dużą liczbę audiobooków liczy sobie obecnie tutaj biblioteka? 1329 sztuk, dokładnie, po tych zakupach w 2013 roku.